Włącz i zostań z nami. W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana we Wrocławiu witam wszystkich serdecznie na kolejnym naszym poniedziałkowym spotkaniu, w trakcie którego naszym gościem jest ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski, który przedstawi temat Chrzest w Duchu Świętym w Biblii i tradycji i w życiu świętych Kościoła. Jest to kolejne doroczne spotkanie naszego oddziału z księdzem biskupem. Serdecznie witam, zapraszam do wysłuchania wystąpienia. Chrzest w Duchu Świętym dla wielu osób, tak sformułowany temat, brzmi nieco egzotycznie. Może się kojarzyć z ruchami odnowy w Kościele, z jakimiś wspólnotami. Nie jestem pewien, czy kojarzy nam się zawsze z naszą powszedniością chrześcijańską, z tym, co jest chrześcijaństwem w naszych parafiach, w naszych domach, w naszym kraju, w Polsce, co jest chrześcijaństwem w Europie, w świecie. Jednym słowem, czy kojarzy się z tak zwaną normalnością chrześcijaństwa. Brałem ten temat właśnie dlatego, żeby doszło od razu do pewnego zderzenia. Zderzenia chrześcijańskiej codzienności. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy katolikami, mamy swoje życie. Słowem chrzest w Duchu Świętym, które to hasło, trzeba przyznać, dość rzadko przybija się do duszpasterskiej normy. A jednak, kiedy zajrzymy do Pisma Świętego, okazuje się, że wszystkich 5 historycznych ksiąg w Nowym Testamencie, w Nowym Testamencie jest 5 mówiących o historii, 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie, wszystkie 5 historycznych ksiąg rozpoczynają się od zaanonsowania chrztu w Duchu Świętym. I to nie tylko zaanonsowania marginalnego, zaanonsowania jako zbliżający się aspekt. Nie. 5 ksiąg historycznych, wszystkie 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie zapowiadają chrzest w Duchu Świętym jako sens przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Jedna z najistotniejszych obietnic, które Pan Jezus na ziemię przynosi. Zajrzymy sobie na chwilkę do tekstów biblijnych. Pierwsza z wzmiankowanych ksiąg historycznych to oczywiście Ewangelia według świętego Mateusza, gdzie czytamy takie oto słowa Jana Chrzciciela. O dużo, to znak, to symbol, ale jednak tylko woda. A ten, który przyjdzie, będzie chrzcił Duchem Świętym. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Dokładnie tak samo rozpoczyna się i Ewangelia według świętego Marka, gdzie czytamy słowa Jana Chrzciciela: ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym. To przeciwstawienie jest też w innych Ewangeliach, ale on, gdy przyjdzie, to będzie mocniejszy ode mnie, czyli będzie miał większą moc i większą godność, bo nie jestem godzien rozwiązać mu rzemyka u sandałów. Dlaczego? Bo on chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. To 4 Ewangelie. Mamy potem oczywiście Dzieje Apostolskie, gdzie już nie tylko Jan Chrzciciel, ale sam Pan Jezus zmartwychwstały, powtarza te same słowa, z tym, że już teraz z o wiele większym autorytetem, bo sam Chrystus zmartwychwstały mówi: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Pewnie zdarzały się jakieś okresy w historii Kościoła, kiedy te słowa rozumiano tak bardziej historycznie. Ale dzisiaj to chyba niespecjalnie, bo po prostu się już spełniły. Może się też zdarzyć w jakichś wspólnotach, ruchach,
gremiach charyzmatycznych, że odnosi się te słowa bardziej do takich zjawisk charyzmatycznych, grup i wspólnot. Ma wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. W pierwszej chwili możemy mieć kłopot ze zidentyfikowaniem tych punktów stycznych między prawdą, chrzcić was będzie duchem i ogniem, ze zidentyfikowaniem punktu w tym obrazie. Co to może mieć wspólnego z pszenicą, z omłotem, ze spichlerzem? Wskutek młócenia nazywa się, no nawet można się domyśleć, omłot. Omłot to, co się omłóciło. Pozostaje oczywiście słoma, ale to ona jest w gospodarstwie wykorzystywana do innych celów. Chcemy wykorzystywać dalej w drodze na stół, to jest omłot. Ale przy tamtej technice, często po prostu uderzanie kijem w snopy już dojrzałego, zrzętego zboża, przy uderzaniu kijem omłot to nie są tylko ziarenka. Pewnie ostatecznie chodzi nam o to, aby wydobyć ziarna pszenicy. Ale nie jest to takie proste. Plewy to te osłonki ziarna, które otaczają ziarno w kłosie, może nawet pół na pół. Więc mamy jakąś dużą ilość, może o taką, cennego ziarna, pomieszaną no, z całkiem niecennymi, a nawet nieprzydatnymi plewami. Rozdzielanie jednego od drugim mogłoby przypominać pracę Kopciuszka, który jak wiadomo oddzielał ziarenka maku od czego? Od popiołu. Mogłoby to być praca Kopciuszka, gdyby nie to, że w gospodarstwach 2000 lat temu wykorzystywano szybszą metodę. Czekano na wiatr. I czy to przy otwartych drzwiach stodoły z dwóch stron, czy to całkiem po prostu na klepisku, czyli na uklepanej glinianej ziemi. To ziarno podrzucano do góry. Właśnie dlatego łopata, którą podrzucano tą mieszankę ziaren i plew, nazywano wiejadłem. Dlaczego tak powszechne w społeczeństwie, chyba niemieckim, bo to jest niemiecki synod der Zündelweg, jest niemiecką ideą, postawiono też rodzaj diagnozy, dlaczego tak się dzieje, że pojęcie prawa naturalnego, dodajmy, posługuje się często Kościół przy wyjaśnianiu spraw relacji małżeńskich, rodzinnych czy seksualnych, że pojęcie prawa naturalnego jest w większości wierzących obce. Może słowo słyszeli, ale zupełnie większość wiernych nie wie, do czego takie pojęcie mogłoby być użyte. Po drugie, sekularyzacja sprawia, że Kościołowi jest bardzo trudno przekazać religijny wymiar rodziny. A nawet, że w ogóle teologiczne wypowiedzi, jakiekolwiek teologiczne wypowiedzi, są dla większości ludzi niezrozumiałe. Unverständlich synodu. Tymczasem wnioski są takie. No jeżeli ludzie tego nie rozumieją i nie są w stanie zrozumieć, to wszystkie więzi międzyludzkie, więzy również seksualne, tej samej płci. To jest postulat, który na synodzie jest już zapisany. Należy uznać, to nie jest apel do władz państwowych, to nie jest apel do władz społecznych, to nie jest apel do jakichś instancji pozakościelnych, to jest postulat wewnątrzkościelny, że Kościół powinien uznać takie związki jednopłciowe w sposób nieograniczony. Jest skutek przyjęcia pewnej metody, że źródłem dla norm moralnych jest zastany fakt społeczny. Więc jeśli ludzie tak myślą, to znaczy, że tak ma być. Jeśli ludzie nie rozumieją nauki Kościoła, to należy zrezygnować z nauki Kościoła. Jeśli ludzie nie rozumieją pojęć teologicznych, to powinniśmy przestać używać języka teologicznego. Jeśli ludzie nie rozumieją duchowego wymiaru małżeństwa, to należy zrezygnować z mówienia o duchowym wymiarze małżeństwa. Oraz nauk liturgicznych w
wprowadzić błogosławienie par jednopłciowych w Kościele, we wspólnotach Kościoła. To jest przełom stycznia i lutego, czyli 30 stycznia jesteśmy prowadzeni przez Boga i że musimy się podporządkować podpowiedziom przysyłanym nam przez Boga. Taka struktura nie ma racji bytu. Należy ją odwołać, ponieważ rzeczywiście tak pojęty Kościół nie ma żadnego sensu. Porównajmy teraz tę sytuację z Dziejami Apostolskimi. Rozdział 17. Święty Paweł przybywa do Aten, wokoło. No i jak to w Atenach? To jest pierwszy wiek. Chrześcijan w ogóle nie ma. Jak się rozglądało wokół, to właśnie było treścią kultury tamtego miasta. I Paweł poszedł rozmawiać. Co chce nam powiedzieć ten nowinkarz, mówili jedni, a drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni, przechodząc bowiem, oglądałem wasze świętości jedną po drugiej. Wasze świętości, to ma znaczyć wasze bóstwa. Atenę, Posejdona, Zeusa i 100 innych. No, gdyby apostoł Paweł posługiwał się metodą, którą przed chwilą przytoczyłem z prac synodalnych, to apostoł Paweł powinien powiedzieć: drodzy Ateńczycy, widzę, że wasze miasto jest pełne tongów bożków. Jeszcze by dodał tak, a rozmawiając na Areopagu, zorientowałem się, że pojęcia biblijno-teologiczne są tu niekomunikatywne i że ludzie tego nie rozumieją. Że ludzie też nie są w stanie zrozumieć, że jest jakieś Boże prawo, nie są w stanie zrozumieć naszego chrześcijańskiego języka. Dlatego wiecie co? Skoro nie są w stanie zrozumieć i nasz język jest tu niekomunikatywny, to już mówię tak bardzo przynośnie i obrazowo, nie było wtedy kropideł, ale gdyby były, to wyciągam kropidło i kropię to wszystko. Dlaczego? No bo taka jest sytuacja. Bo taki jest stan społeczny. Taki jest stan świadomości. Ogłasza się nawrócenie. Noein to się wiąże z greckim słowem nous, które oznacza umysł. Nous to jest umysł, myślenie. Meta noein oznacza zmianę myślenia. Apostoł rozumiał swoją misję w ten sposób, że jeżeli orientujemy się, że stan myślenia nie jest zgodny z myśleniem Bożym, że jeżeli poglądy na ważne tematy moralne nie są zgodne z tego, czego nauczają apostołowie, to trzeba rozpocząć głoszenie. I trzeba rozpocząć głoszenie wzywające do zmiany myślenia. To jest pięknie wyłożone w liście do Rzymian w rozdziale 12. Nie bierzcie wzoru z tego świata, to jest cytat z listu do Rzymian, nie bierzcie wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli poznać, jaka jest wiara, jaka jest wola Boża. To trudno o bardziej fundamentalną różnicę między nie bierzcie wzoru z tego świata, a bierzcie wzór z tego świata. Różnica jest absolutnie fundamentalna i różnica jest właśnie różnicą między chrześcijaństwem a niechrześcijaństwem. Wzywam ludzi do nawrócenia, metanoein. Dlaczego? Dlatego, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądzić świat. Będzie sądzić sprawiedliwie, będzie sądzić przez człowieka, którego uwierzytelnił przez wskrzeszenie go z martwych. Jest kerygmat. Ale jest też mowa o sądzie. Paweł to wygłosił w Atenach. Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sądzić świat. Sąd polega na tym, że trzeba stanąć przed Bogiem. I to nie jest sąd, którym świat osądza Boga, to jest sąd, którym Bóg osądza świat. Jest więc i prawda, i sprawiedliwość, i sąd. A teraz posłuchajmy, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Jana, pełnego bożków. To może tyle wprowadzenia do naszego tematu. Już wprost niektórzy mówią, że to jest schizma niemiecka. Dlatego też biskupi ukraińscy jako
całego kościoła pozwolili sobie wystosować list do biskupów niemieckich w formie braterskiego upomnienia. Czy nie byłoby stosowne, żeby takie upomnienie poszło z innych episkopatów? Wiemy już, w jednym seminarium rektor puszczał pornograficzne filmy. Dalej, klerycy żyli razem w bursach z kobietami. I teraz pytanie, czy nie dobrze by było, żeby inne episkopaty w trosce o dobro Kościoła powszechnego tych braci naszych dniewiczych upomnieli? Że na różne sposoby trzeba między sobą w Kościele i między sobą, między biskupami wymieniać takie napomnienia czy apele. I myślę, że ta ukraińska droga była akurat taka. Myślę też, że wielu... I jak oni to interpretują? Zwolennicy takich poglądów entuzjastycznie, ale ci, którzy nie są zwolennikami, bo oczywiście takich też jest dużo, raczej mówią, że to są jakieś wstępne poglądy, jakieś wstępne dyskusje w kręgach. I że trudno mówić o... Nie tylko, że się upublicznia, ale również są to już materiały przedyskutowane i no nie są zaakceptowane przez synod, ale przez jakieś kręgi dyskusyjne. Tak, to są zaakceptowane i przedstawione do dalszych debat. Pewnego, no i kojarzy mi się z barbarzyństwem germańskim II wojny światowej. No. Że oni akurat nie sprzyjali takim. No akurat tutaj wyjątek potwierdza regułę, znaczy w ten sposób można się obronić, o ile chodzi o filozofię. Dlaczego to jest barbarzyńskie? No, przede wszystkim nie liczy się z Bogiem, tak jak ksiądz biskup był uprzejmy powiedzieć, prawda? To jest, no, ale ludzie Kościoła jak gdyby odrzucali, prawda, przewodnictwo boskie, no, jest tutaj coś naprawdę z gruntu barbarzyńskiego, no i właśnie to tyle. Pytanie to. Ale myślę, że nadstawianie policzka raczej się odnosi do sytuacji przemocy, której ktoś polega, a nie do poglądów, niewłaściwych, błędnych poglądów głoszonych. W tradycji chrześcijańskiej błędne poglądy zawsze spotykały się z reakcją, z prawidłową odpowiedzią. Natomiast szczególnie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy chrześcijanie nawet nie dysponowali żadną zorganizowaną metodą opierania się przemocy, no to odpowiedzią na przemoc było męczeństwo. Kiedy było bardzo dużo męczenników, II, III wiek, powstało też bardzo dużo tekstów polemicznych z błędami, tak zwane apologie. Życzliwie na zabójców mężczyzn, albo trzeba by patrzeć życzliwie na mężczyzn wdających się w bójki, wymuszenia rozbójnicze, z tego powodu, że 10 razy więcej błąd logiczny. Przechodzenia od tego, co jest, do tego, co powinno być. To, że mężczyźni takie skłonności mają i dlatego 10 razy częściej trafiają do więzienia, to jest fakt. A to jeszcze nie znaczy, że to jest dobry fakt. A dobry fakt różni się tym od złego faktu, że złe fakty powinniśmy zmieniać. Jest moralne zobowiązanie. Praca nad sobą, wysiłek, asceza, kultura, wychowanie, cywilizacja. Dotyczący szybkości albo możliwości publikacji tematycznej, najbardziej dodatnie, najbardziej wskazane jest właśnie tematyka genderowa. To są teraz doniesienia autentycznie naukowe. Więc myślę, że jest to swego rodzaju filozofia alternatywna. Dla nas tak. Bardzo chyba tak. Potem robi. Było w Piśmie Świętym i później też w katechizmie Kościoła, to się bierze ze Starego Testamentu. Z grzechy wołające o pomstę do nieba, jest tak kilka takich. Już teraz mniej są zaznaczane, ale istnieją, tak? To są całkowicie urzędowe przypisy. Teraz to takie pytanie właśnie w duchu, może to jest daleko idące pytanie, ale czy w tym kontekście coś Kościół w swoim jakimś takim moralnym nauczaniu czy interpretacji pisma zmienił podejście, czy też no, mamy do czynienia z takim jakimś szarą strefą, niejasną próbą zmiany nauczania. Także w tej, nie wiem, tylko... Ksiądz Lecia tak nie jest. One są wplecione w tekst
I spotkałem się już kilkakrotnie z tym, że studenci teologii, z którymi mam na co dzień do czynienia, właśnie gubią się troszkę w tym i myślą, że te podtytuły do powiedzenia, że one są częścią tekstu biblijnego. Więc tu by trzeba jakby, to czy nie tylko przypisów, ale też innych takich adnotacji, to są tylko marginalia. Ale ponieważ w ciągu ostatnich 40 lat homoseksualizm przestał być uznawany za coś negatywnego, to ten wątek jest odseparowany. Ale metodą jest sito współczesnej mentalności. To jest przecież ewidentne dla każdego czytelnika, który nie czyta przypisów, że scena w Sodomie jest opisana jako konglomerat negatywnych ludzkich zachowań. I że różne złe ludzkie zachowania tam dochodzą do głosu. I oddzielanie jednego od drugiego to jest po prostu pseudonowoczesność. Myślą egoistycznie tylko o seksie, żeby im było najlepiej, jak oni czy wytrzymają próbę czasu, czy wychowają dobrze dzieci, bo w Polsce też już źle się dzieje. Zamiast w niedzielę do kościoła, to ja tak sobie obserwowałam, akurat miałam czas, o 10 są msze, o 11 są msze. Pytania gremialnie komunii, to jest faza przejściowa. To jest faza przejściowa, która trwa pewnie kilkanaście lat w życiu takiego człowieka, a na pewno nie trwa dłużej jak jedna generacja. Bo drugim etapem tej fazy jest niechodzenie do kościoła. Mniej więcej w takim tempie następuje spadek ludzi w Niemczech, którzy się uważają za katolików. Ich ubywa więcej niż 1% rocznie. W Niemczech to jest akurat bardzo łatwe do podliczenia, bo to się rejestruje w urzędzie państwowym. Wobec tego jest bardzo łatwo to stwierdzić. W innych krajach może jakieś badania są potrzebne. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.